Piotr Szczurowski, portal Goniec, tudzież Świat Gwiazd, bo reprezentujemy dwa portale. Widzę, że pani już była mocno wymaglowana. Pani Renata Pałys, czyli Paździochowa, tak? Tak, pewnie nie najlepiej to brzmi, ale już pewnie pani przywykła, tak? Tak, nie robi to na mnie negatywnego wrażenia. Okej. No jakbym mógł tak zapytać, jak w ogóle zaczęła się pani przygoda z serialem? Czy pani aspirowała do tej roli, czy to tak wyszło przypadkiem? Ja jestem od pierwszego odcinka w tym serialu i ja jestem jedyną osobą, która w tym serialu znalazła się bez castingu. Mhm. Jak ja to mówię, zgarnięto mnie w locie. To znaczy, spotkałam kolegę, który spytał się, co ja robię. Ja powiedziałam, że nic nie robię, a zawodowo, co robisz, nic nie robię. To było w grudniu, a w styczniu dostałam zaproszenie na plan i się okazało, że mój kolega Stasiu Drozdowski jest tam drugim reżyserem. No i tak po prostu. Po prostu było to tak, że tak jakby realizatorzy filmu zapomnieli o tej postaci. Poza tym ona była bardzo marginalnie potraktowana jednak przez kilka sezonów, no bo w sumie tylko się Marian do domu i nic poza tym. Więc pewnikiem sobie też tak pomyśleli, że tam nie będą do tego castingu robili, tylko kogoś tam wezmą. I tak się znalazłam i Stasiu odszedł, a ja zostałam 22 lata. No dobrze, a w momencie, kiedy pani już wiedziała, jak ta rola będzie wyglądać, w ogóle jak ta postać będzie wyglądała, czy gdzieś był taki moment zawahania, czy chce być z tym kojarzona, czy poszła pani w to od razu? Wie pan co, długo ja naprawdę nie wiedziałam, jak ta postać ma wyglądać, dlatego że tak jak mówię, to był tylko Marian do domu, nic więcej. Ja wyskakiwałam raz na jakiś czas i wrzeszczałam Marian do domu i na czymś takim jest bardzo ciężko zbudować cokolwiek. I bardzo, bardzo jakoś tak walczyłam o tę postać, wewnętrznie walczyłam o tę postać, żeby nawet to Marian do domu, żeby jakoś zaistniało. Dopiero potem z czasem zaczęła się ta rola trochę powiększać i też tak jakby się naturalnie zaczęła budować, w związku z tym, że to nie było tak, że ona nagle wybuchła, z tego Marian do domu się zrobiła główna rola, tylko to zaczęło narastać i tak jakby ta rola też zaczęła obrastać w te różne przywary, które ta kobieta ma, bo pozytywnych tam cech nie ma ani jednej, ani pół nawet, więc to jakoś tak naturalnie zaczęło rosnąć, pączkować, aż ona się stała taka, jaka była. A ile w tej ewolucji postaci było, powiedzmy, pomysłów twórców, a ile pani? Pomysłów, to znaczy twórcy, w scenariuszach nigdy nie było uwag. Typu na przykład krzyczy, czy nie krzyczy, czy się zastanawia, czy nie, tylko nazwy. I teraz ode mnie to zależy, no też przecież nie można zbudować roli tak, że ja będę cały czas wrzeszczała na litość boską. Więc to oczywiście naturalnie ode mnie zależało, jak ja tę rolę poprowadzę. No zdecydowałam się tak, że przede wszystkim ja to nie będę grała komediowo, tylko poważnie, bo jeżeli komediową rolę jeszcze się po komediowu, to się przerysuje trochę, więc postanowiłam, że ja będę grała to zupełnie serio i może dlatego też taka śmieszność wyszła z tego, wie pan, że takie zderzenie, że ona takie głupoty mówi całkiem serio, to jest dla niej takie, że takie życiowe, takie całkiem poważne problemy ma. A już tak troszeczkę abstrahując od roli, no bo generalnie serial od zawsze był takim krzywym zwierciadłem, pokazującym, jak ta Polska wyglądała wówczas, gdzieś tam to powoli ewoluowało i w tym momencie pani zdaniem, co jest bardziej śmieszne, jakby Polska i ta cała społeczność przedstawiona w serialu, czy to, co się dzieje poza, tak, w tym świecie rzeczywistym? Wie pan co, no to ja mogę tylko zacytować Wyspańskiego, a to Polska właśnie. Po prostu, oczywiście, że te postaci są jakieś tam karykaturalne, kreślone grubą kreską i to, co przed chwilą powiedziałam, że jedziemy po bandzie, ale, ale tacy my jesteśmy. Tacy my jesteśmy. Ja, jak zaczynaliśmy kręcić ten serial, to ja ciągle miałam pretensje do Alka Sobiszewskiego, który zresztą jest moim kolegą, ale ja nie wiedziałam, że on pisze, on nie wiedział, że ja będę grała Paździochową, że ten język, tak się nie mówi, tak się nie zachowuje, że to jest takie trywialne. A potem, wie pan, zaczęłam patrzeć, że no kurczę, ale tak jest, często tak jest. A w tej chwili to już jest na każdym kroku, można powiedzieć. A
biorąc pod uwagę to, ile pani czasu spędziła na planie, jakieś najmilsze, najpiękniejsze wspomnienie z czasów, brzmi jakby to się działo nie wiadomo jak dawno temu, chociaż jest już jednak etap zamknięty, ale jakby takie najmilsze wspomnienie z planu i jeśli to nie jest jakaś tajemnica, najmniej przyjemne może. Wie pan co, ja z bardzo dużą chęcią przychodziłam na plan, jak zaczął reżyserować Patryk Joka. To jest człowiek o bardzo dużej kulturze, który szanuje i lubi aktorów. I dobrze się zawsze pracuje z takim reżyserem, który lubi aktorów po prostu. A są, muszę panu powiedzieć, reżyserzy, którzy nie lubią aktorów i nie wiem, dlaczego z nimi pracują. I cały ten okres wspominam naprawdę bardzo miło i chodziłam z dużą chęcią, bo wiedziałam, że będzie coś nowego, ekscytującego. Natomiast zdarzały się przykre sytuacje na planie, tylko widzi pan, ja miałam to szczęście, że one nie dotyczyły mnie, ale to nie znaczy, że ja ich nie widziałam. I to prosta zasada wyparcia. To nie warto o takich rzeczach pamiętać, prawda? Więc wspominam ten czas, może nie mitologizuję, że to był 22 lata sielanki i w ogóle, wie pan, jak wspaniale było różnie, ale bardzo się cieszę, że brałam udział w takim przedsięwzięciu. Miałam wielkie szczęście, że trafiłam do tego serialu, który również pozwolił mi, ja poznałam tam wielu bardzo wybitnych, dobrych aktorów, co już samo w sobie świadczy, że ten serial nie mógł być taki całkiem beznadziejny, skoro gwiazdy się zgodziły w tym serialu grać, chociażby Daniel Odryski, pan Walczewski, Kasia Figura przecież grała u nas, Krawczyk. Grał, Wodecki, to gwiazdy jednak. No tak, nie da się ukryć. A jeszcze tylko tak kończąc, czy nie boi się pani, albo może inaczej, czy ta Helena Paździoch się za panią trochę ciągnie? No bo jeśli mam być szczery, to akurat ta postać była, jeśli można tak powiedzieć, najmniej kontrowersyjna, to znaczy najmniej taka rynsztokowa z moich obserwacji to wynika i teoretycznie gdzieś to ryzyko, że będzie pani tą Heleną Paździoch, która przyszła na przykład na casting, jest troszeczkę mniejsze niż w przypadku, no może już nie pana Andrzeja, który odciął się, ale Walduś przykładowo, tak zawsze będzie Waldusiem prawdopodobnie. Czyli pan powiedział o tej rynsztokowej postaci. Chciałam tylko panu powiedzieć, że my z Ryśkiem bardzo staraliśmy się, żeby to się nie zrobiły rynsztokowe postaci. Często dyskutowaliśmy ze scenarzystami, żeby z czegoś zrezygnowali, że to są inteligentne chamy, ale to nie jest rynsztok, prawda? Natomiast wie pan co? Ciężko mi powiedzieć. Gram w teatrze. Grałam swego czasu, jak żeśmy już zaczęli kręcić Kiepskich w sztuce o Theresienstadt, naprawdę ciężkiej sztuce, gdzie przychodziła młodzież i reżyserka, gdzie byłam z castingu wzięta i reżyserka nie bała się tego, że szczególnie młodzież, która jest w tym wieku, to była młodzież licealna, więc wie pan, złośliwa i tak dalej, że na przykład padnie nagle Helena. Nie, nigdy to się nie zdarzyło. W tej chwili również gram w spektaklu, który jest poważny i muszę panu powiedzieć, że i owszem, po spektaklu przychodzą ludzie, że przyszli dlatego, że ja grałam taką rolę, ale co, no nieskromnie tak powiem, mówią, że jednak zaskoczeni są całkowicie inną postacią, którą stworzyłam. Tak, także, no wie pan, ja wychodzę z założenia takiego, że aktor jest rzemieślnikiem i musi na różnych instrumentach się nauczyć grać, żeby... No dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Gratuluję, tak, no bo udało się wytrwać te 22 lata. No na pewno też sporo pani z tego wyniosła, także dziękuję bardzo jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.